Cześć, witam was serdecznie, z tej strony oczywiście Demony Diaz i zapraszam na kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Blasphemous, czyli bluźnierczy. Moi drodzy, czas powrócić na moment przynajmniej do lokacji, w której było naprawdę źle, było naprawdę ciężko. Jest to oczywiście miejsce, gdzie jest śnieg, mocno wieje wiatr, który jest w stanie mnie zepchnąć po prostu w przepaść. A ja tutaj powracam świadomie i to w ściśle określonym celu, o którym opowiadałem ostatnio. Mianowicie idę tutaj po to, aby po prostu zdobyć coś, co jeszcze nie zostało przeze mnie zdobyte, ponieważ nie miałem po prostu wcześniej takiej możliwości. Co to takiego będzie? Nie wiem właśnie, ale tu jest jedna ścieżka, której nie zbadałem, a wiecie, że ja lubię bardzo dokładnie eksplorować po prostu lokacje w grach, także sprawdzimy, co tu na mnie czeka i zaraz się przekonamy. Ej, ale one są teraz sobiutkie, nie? W porównaniu do tego, co było wcześniej. Na dwa uderzenia. Niesamowite. Au. Dobra, pozbądźmy się ich. Ale i tak dają dużo doświadczenia. Tak 30 chyba punktów. Jak na ten etap w grze, no to nawet tam jakoś przyjemnie jest, a co dopiero wcześniej. No i tutaj, moi drodzy, nam się tworzy mostek. Jest ewidentnie klatka i dalsza droga. Która? No właśnie, czy mnie dokądś się zaprowadzi? Zobaczmy może najpierw tę ścieżkę jeszcze. No, opuść się. Nie, tu chyba nic więcej nie ma. Ojej, ci mnie przyuważyli, zaraz kamieniami mnie zarzucają po prostu. Czy obrzucą. Tu mnie nie było. Aż trzy widma. Całkiem sporo. No szczególnie, że tutaj są one troszeczkę mocniejsze. Aj. Jeszcze, kurde, dalsze przejścia mi się tworzą. Nie! Halo! Rośnij! Kurde, no i co teraz? Dobra, uwaga. Tak chyba na styk będzie. O, dobra, jednak nie. I mamy jakiś przedmiot i oczywiście potwory. Serce. Zdobyłem. To jest to. Zwiększające nasz ferwor. Ale osłabia ataki bazujące na krwi. Cokolwiek to znaczy. Chciałbym jeszcze ustawić sobie tutaj teraz... A mam już to, że mogę przeżyć upadek w przepaść. No dobra. To jest świetna informacja w takim razie. Natomiast jeszcze nie chcę tutaj zeskakiwać, ponieważ to się nie opłaci. A chciałbym przejść teraz na dół. Ponieważ tam jest jeszcze jedno przejście, którego nie sprawdziłem. A w tej lokacji była jeszcze jedna klatka. I to taka, którą nawet widzieliśmy wcześniej, podczas takiej normalnej, zwyczajnej eksploracji. Tu mnie nie było, prawda? Tutaj też mnie nie było, aczkolwiek to nie jest wszystko. Tu nawet niechcący trochę teraz trafiłem. Wow. Najbardziej wiecie, czego bym nie chciał? Spaść teraz w przepaść. Bo bym stąd nigdy już nie wyszedł. O Jezu, no i to się stało. Ja pierdzielę, ile tego tu jest! Dobra, gincie! Kurczę, pomyśleć, ilu graczy na pewno tutaj nigdy nie dotarło, ponieważ raszowali w grze, nie zastanawiali się, czy gdzieś wcześniej może były jakieś przejścia. A tu proszę. Ej. Ja tutaj oczywiście chcę to zdobyć. Nie potrzebuję tego z otchłanią, tylko chcę mieć krwawą ścieżkę teraz. Tylko jak ja tam się dostanę, co? Stąd? Ha, to był oczywisty sekret. No i patrzcie, gdzie my się znajdujemy teraz. Ciekawe, czy ja mógłbym tutaj jakoś normalnie wcześniej się przedostać? Cholera wie. A może to było do zniszczenia tylko z drugiej strony? Bo aż mi się nie chce wierzyć, żebym tego nie sprawdził wcześniej, wiecie? Czy ja mogę sobie z dołu teraz jakoś na górę powrócić? Bardzo proszę. No to byłoby super naprawdę ułatwienie. Cudownie. Nie wrócę na górę. Chyba, że tędy. Gdzie ja tutaj wyjdę? Pewnie będzie dalsza część lokacji. Dobra, no sprawdźmy, co mamy tutaj. Jest klatka kolejna. Moja ukochana klatenia. Klatunia.
aczkolwiek nie wiem, jak ja mam tam... Ja już wiem, jak to będzie wyglądało. Na pewno to będzie przejście z tej strony. A może nie? The Desire of the Corrupted. Otrzymałem takie osiągnięcie. Seta Dolorosa. Co to jest? Dostajemy nagrodę w postaci życia z każdym wyprowadzonym atakiem. Nieźle. Naprawdę nieźle. Dobra, ja chyba wiem, co z tą klatką moglibyśmy zrobić. No właśnie. To samo, co w poprzednich sytuacjach. Czyli tam nie było przejścia z innej strony, a po prostu trzeba było to tak podziałać. Proste. Fajnie, że tylko 4 klatek mi brakuje do kompletu. Kurde, no nie trafiłem. Trochę mnie przeraża wizja walki z tym bossem, z którym to mierzyliśmy się na początku poprzedniego odcinka ze 3-4 razy. Z 4 chyba. Ponieważ naprawdę wydaje się, że będzie niesamowicie ciężki do pokonania. I zobaczcie, w tej lokacji były aż 3 klatki, których nie udało mi się wcześniej odkryć. Bo jeszcze jedna... O nie, jeszcze jedna gdzieś tutaj jest, o której wiem. Byłem, widzieliśmy nawet. Sporo. Myślę, gdzie mogą być pozostałe. Nie wiem, czy przypadkiem w tej lokacji, w tym klasztorze jednej nie było, co były te siostry takie. Jestem bardzo ciekaw, co by nam dał ten... nie wiem, czy mogę powiedzieć obraz? No kurde, co jest grane? Czemu się nie chcesz to wbić? Okej. Raz, dwa i... Jest! Ale to było najgorsze po prostu, ze wszystkiego. Oby ten skarb mi wynagrodził to. Raz, dwa, trzy. Dobra, co my tu mamy? Okej. Jakieś pozostałości Daniela. Rozumiem, że w tym momencie już mogę się stąd... Ej, zabierać. Ale patrzcie na to, moi drodzy. Tam na lewo coś jeszcze by było. Zróbmy to zatem. Znaczy, chodźmy tam. Nie będę siadać przy tej kapliczce, bo nie ma to... Chociaż no dobra, może to mieć sens. I chodźmy stąd. Patrzcie, coś się pojawiło w miejscu, w którym kończyliśmy quest. Zamrożona oliwa. Ej, zwiększa naszą obronę, kiedy jesteśmy blisko wykończenia, wyczerpania, jakkolwiek to rozumieć. W porządku. Tutaj widzę, że jest miejsce, z którego moglibyśmy też ekspresowo się dostać do lokacji, w której przed chwilą byłem, czyli wystarczyłoby tutaj spaść po prostu. Przepaść i byśmy tam trafili. No to ewidentnie coś jest. Jest jakieś przejście. Nawet na mapie jest ono zaznaczone. Aczkolwiek nie mogę tędy się przedostać. I o tym chyba nawet mówiłem i nad tym się zastanawiałem, jak tutaj byliśmy pierwszy raz. Czyli wychodzi na to, moi drodzy, że przejdę tam, ale tutaj musi być jakiś spadek. Zobaczmy, czy on będzie. Czy jest tu jakieś, kurcze, miejsce, z którego mógłbym tam zeskoczyć? To mi nie daje spokoju, bo to ewidentnie tak wygląda. Czy ja mam ustawione to? Nie. Hmm.
Może tutaj się te kolce skończą? No nie. Słuchajcie. Nie wiem, o co tu chodzi. Jak mógłbym się tam dostać? Bo czy można się tam dostać? To nie mam za bardzo wątpliwości. Skoro to w ten sposób wygląda. Kurczę. Intryguje mnie to, naprawdę. Dobra, giń. Spróbuję. No nie, no tutaj wylądujemy dokładnie w tym samym miejscu. Czyli chyba nie ma czego tam szukać. Tak mi się zdaje. Chociaż może do tej klatki jednak była jakaś inna alternatywna ścieżka. Dobra, tak czy siak, zobaczymy się za moment na górze. Bo coś mi w tym miejscu naprawdę no, nie pasuje. Ewidentnie, tam coś musi być za tym. Tylko właśnie co? Być może tam można przejść z zupełnie innego miejsca. Tylko z którego, nie? Wiecie, łatwo tak powiedzieć i pomyśleć, że he, to pamiętam, kiedy indziej się wchodzi. Tylko no właśnie, kiedy będzie to kiedy indziej? To jest ważne pytanie. Ło, prawie dosięgnęli mnie. Cholerne potwory. Dobra, no ja stąd wyjdę i zobaczymy się za moment w takim razie. Jesteśmy już na miejscu, znaczy na zewnątrz. Tutaj najbardziej by mi to pasowało, aczkolwiek tutaj wrócę do tego miejsca, w którym byłem wcześniej. Także to definitywnie odpada. Dobra. Na ten korzeń oczywiście już sprawdzałem. Także tam nic na mnie nie czekało. No ej. Ło, idealnie. Dobra, umiera. Dobra, już spłonij. Na tego ataku nie byłoby szansy, żeby przeżyła. No, no bez przesady. Po prostu bez przesady. Dobra, jesteśmy już teraz tu, gdzie mamy blisko kapliczkę. I z tego miejsca będziemy też mogli sobie wyruszyć na właśnie wyprawę w celu zdobycia jeszcze jednej klatki. I być może odkrycia też czegoś nowego w tej lokacji. Aczkolwiek raczej to będzie wyprawa tylko po klatkę. Mi się przydał jakiś przedmiot, który dawałby mi nietykalność od tych wiatrów. Ło, panie kolego. A co tu się zadziało, że taki słaby nagle, ha? No nie. Zapomniałem, że tu jesteśmy całkowicie zależni od tego podmuchu. Ci też na jeden strzał, jak przyjemnie, jak dobrze, jak wspaniale.
I nawet udaje, że nie zauważył. Ej, ale swoją drogą. No nie, stąd raczej nie chciałbym nigdzie spadać. To byłby po prostu powrót. O Jezu. Tu była jedna klatka. O nie. Zbiłem ją, świetnie. Dobra, no nie spodziewałem się, że w ten sposób uda mi się to zrobić. Szczerze mówiąc, to raczej bym się spodziewał innego rozwiązania. Ale przynajmniej wiem, jak już to działa. Wiem, jakie obrażenia to robi. Dobra, widma, chodźcie tutaj. Chcecie się zabawić, to się zabawimy. Nie wiem, czy ja tam się wdrapywałem. Nie, nie mogłem się tutaj wdrapać. Tylko czy ja tam... Ja tam dolecę, tylko że potrzebuję... przychylności wiatru. Ciekawe, dokąd mnie to zaprowadzi. Czy to będzie doprawdy... Tak, skarb. Kolejne szczątki, które będzie można w Alby rozłożyć. To było wszystko. Więc zamiast tego ustawię sobie znowu papierek. Chyba tutaj już nic więcej nie było. Na to by tu wychodziło. No kurde, serio aż tutaj? Spodziewałbym się. Dobra. Moi drodzy, myślę, że to już wystarczy tych naszych podróży. Przeniosę się teraz tylko do Albero, żeby złożyć te wszystkie pozostałe szczątki i lecimy na bossa sobie od razu. Myślę, że tak będzie najciekawiej to rozwiązać po prostu. Zastanawiam się mocno właśnie nad tym, czy... Kurczę... Nie dałoby rady na przykład tego jeszcze rozwiązać w ten sposób, że skorzystam sobie z tej windy. Patrzę, czy po drodze coś tu jest, ale nie, nic nie widzę. No nie, nie zaskoczę tutaj, dobra. To nie miało żadnego sensu, nawet najmniejszego. Ale nie wiem, jak tu się dostać, wiecie? Że z góry. To może faktycznie z góry. Może tam była jakaś przepaść. Myślę, do której teraz mógłbym sobie wpaść, jak gdyby nigdy nic. Chyba nie. No chyba jednak nie. No na pewno nie. To jest dopiero zagwozdka.
Szaka miła niespodzianka. Za koleś. Au! Nie no. Chyba nic nie będzie. Dobra, widzimy się w Albero w takim wypadku, moi drodzy. Nie wiem, jak tam się dostać. No jak widzicie, Blasphemous ma cały czas masę sekretów jeszcze. Nie zrobię tej gry na idealnie 100%, ale chociaż trochę postarałem się, żeby wam pokazać kontentu tutaj i tych lokacji. Lecimy do Albero, a następnie do bossa. Myślę, że to będzie najlepszy wybór. Zeskok również nic mi nie dał. Czy mogę coś ofiarować tu? Mogę. He broke his vows and left upon hearing the news that a miracle had occurred. We never heard from him again. Please give him this. It will mean a lot to him. Okay. Rozumiem, że to chodzi o tego pana, który był w lochu. Blesses thee, penitent one in silence. Znowuż łzy. Find the next remnants. Czyli jeszcze jakieś tam do odnalezienia to by wychodziło. Złożymy to szybko. Można się przenosić do bossa, niestety. Ale myślę, że warto było to zrobić, bo dużo nowych rzeczy odkryliśmy. Okej. Okay. Myślę, że były dwie nowe części. Jeżeli chodzi o efekty, to myślę, że są one odpowiednie. Były dostrojone ostatnio już. Mógłbym się tego nauczyć. Na ostatnią umiejętność jest mnie jeszcze nie stać. Mam za małą kulpę. Lecimy w takim razie na dach arcykatedry. No wydaje mi się, że to może być ostatnia już lokacja w grze, tak szczerze mówiąc. Nazwa by to jak najbardziej sygnalizowała. O nie. Dobra, zobaczymy się. Kurde. Dobra, zobaczymy się przed bossem. No i niestety, ale czas na ponowne moje starcie z tym bossem. Tym razem nawet bez jednej fiolki. Zobaczymy, jak to pójdzie. Muszę się nauczyć jej ataków. Chociaż to już jest, nie wiem, piąte starcie chyba. Okej. Okay. A, to był zwykły odskok połączony z atakiem od razu. Sprytnie. Aha. To jest boss, który daje chyba najmniej czasu na wyprowadzenie ataku. Tak szczerze mówiąc. Aha. No, ej! No po prostu ej! Nie mogłem wyjść stąd! Aha, nie aktywowała mi się tam ta kapliczka. No nie wierzę w to. Dobra, widzimy się za moment przed głosem. Dla was za moment, dla mnie nie. Tym razem nie popełniłem tego błędu i usiadłem sobie przy kapliczce, także czy tam odpocząłem przy niej. Dobra, przestań gadać. Nie wiem kiedy ona po tych swoich atakach zacznie wyprowadzać coś więcej. W sensie będą te eksplozje. A kiedy to będzie zwyczajny atak? Au. Dosłownie a właśnie, kiedy ona będzie robiła fikołka, a kiedy przychodzi do ataku? Po tym nie wiem, nie czuję tego.
Teraz boss, który daje chyba najmniej czasu na wyleczenie się w całej grze. Jeszcze nie trafiłem. No! Doleci do mnie? No pewnie, że tak. Ma kosmiczny zasięg swoich śmiesznych ataków. No pewnie, zabij mnie. Jakie to jest trudne, muszę wam powiedzieć, naprawdę. A najgorsze to, że nie mam już takiej nawet perspektywy i wizji na to, żeby jakoś ulepszyć swoją postać i dopiero powrócić sobie tutaj później. Nawet nie mam żadnej innej ścieżki, którą mógłbym obrać i teraz sobie poeksplorować. Oczywiście mam tutaj parę jakichś takich tam drobiazgów, których nie sprawdziłem, bo na przykład tam w kanałach może coś jeszcze by było na mnie, ale na pewno też w tej mroźnej lokacji wydaje mi się, że coś tam przegapiłem. No w końcu trzy klatki gdzieś jeszcze w grze zostały, także gdzieś prawdopodobnie jeszcze mógłbym pójść, ale to są tylko takie, wiecie, nadrabianie znajdziek po prostu, mam wrażenie, a nie miejsca, w których mogę faktycznie jakąś tam lokację odkryć i poeksplorować na nowo i dzięki temu coś tam zdobyć niesamowitego. Być może w bibliotece jakąś klatkę zostawiłem tak swoją drogą, jak teraz się zastanawiam jeszcze. No czemu jej to nie trafiło? Co z moim ripostowaniem? Czemu ono nie wyszło? Czemu ty robisz trzy ataki nagle? Oj. Od tego trzeba unikiem uciekać. Inaczej nie ma szans. Czemu za każdym razem musisz to zaczynać w ten podniosły sposób? Wiem, że mam przerąbany już i bez tego. Aha. Wydaje mi się, że miałem teraz unik. Podniesiony. Znaczy... miecz gotowy do blokowania. A teraz miałem za szybko na pewno. Podskoczyłem. Też aż tak daleko mnie odrzuca po prostu. Woła pomstę do nieba! No i patrzcie, no... Zacząłem leczyć się po otrzymaniu obrażeń od razu i ona sobie zaczęła wyprowadzać atak po tym, jak się wyleczyłem. I nawet i tak mimo to nie zdążyłem wyleczyć się. No, bez sensu. Tu nie ma czasu na heala w ogóle na tym bossie. Zupełnie nie ma czasu na to. Czyli okej, no mam pasek zdrowia i tyle. Apteczki niepotrzebne, no znaczy moje... Tych fiolek to ja w ogóle tyle bym musiał zużyć, żebym i tak... całe życie sobie zregenerował wszystkimi tymi fiolkami, więc to za długo by trwało. Dziwne. Dobra, spróbujmy raz jeszcze. To jest naprawdę najtrudniejszy boss do tej pory. Wydaje mi się, że on jest raczej sprawiedliwy. Chociaż może jakiegoś balansu by wymagał. Tylko, że raczej obawiam się, że problem jest z tym, że ja nie potrafię perfekcyjnie ripost robić. Czego może dowodu tutaj najlepszego nie daję, bo teraz akurat jak na złość idealnie mi to wszystko wyszło. Kolejna faza, serio? O-o. 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 No. No tak, bo trzeba było przewidzieć czas, gdzie ona się po prostu pojawi. Raz.
dwa i z góry. No i znowu we mnie się pojawiła? To tak zawsze będzie po prostu, nie wiem. Nie. Chyba losowo zupełnie. Dobra. O nie! Kurde! Lekko się spóźniłem, ale to była piękna i skillowa walka. No kurczę, już myślałem, że ją zrobię po prostu. Niesamowicie fajny i trudny jest ten pojedynek, ale... No, troszkę zabrakło. Powoli czuję, o co chodzi w tym bossie. Ale pewnie teraz podejdę na nią, bo to będzie ostatni podejście moje drodze w tym odcinku i pewnie zginę na hita, więc... Znaczy, w 3 sekundy po prostu. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Trzymajcie kciuki, bo to było naprawdę ładne, ale strasznie trudne to jest. Miałem pełen apteczek, ale nie ma kiedy z nich korzystać po prostu na tym bossie. No to jest największy problem tutaj. Dobra, czas odzyskać. Zdecydowanie trudniejszy boss w grze. Aaaa! No nie. No nie, nie, nie. Najtrudniejsza, bo nie daje w ogóle czasu na leczenie. Oj, za szybko. Lepiej w tę stronę się ustawić. Bo nie odrzuci mnie za daleko. Po udanej ripoście. Ten drugi atak we mnie nie wchodzi, mam chyba chwilę nietykalności jeszcze. Wow. Wow, zabija mnie dotknięciem, okej. Okay. Moi drodzy, myślę, że to jest niestety, ale odpowiedni moment na to, żeby zakończyć ten odcinek, także mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, oczywiście nie zapomnijcie o zostawieniu kciuka w górę. Zapraszam również bardzo serdecznie do komentowania tego odcinka, a także do subskrypcji, żeby być na bieżąco. Mam nadzieję, że w przyszłym odcinku uda mi się pokonać tego bossa. Także, no cóż, zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja na pewno muszę sobie trochę teraz odpocząć po prostu od Blasphemous, od tego bossa przede wszystkim. Zabiorę się za jakąś inną grę. Także również i wam polecam zobaczyć sobie jakąś inną serię na moim kanale lub po prostu zobaczyć jakąś inną grę, bo też się takie luźniejsze odcinki pojawiały. Zapraszam również bardzo serdecznie do wpadania na streamki. Link do live'ów oczywiście macie w opisie i do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, na razie i pa pa. Dzięki serdecznie za oglądanie. Cześć.